W tym roku mamy już 5. jubileuszowy festyn parafialny. Ludzie się bawią, kolejka stoi za losami. Bory przy parafii Miłosierdzia Bożego po raz kolejny zorganizowały festyn rodzinny. Powiedz mi, jakie tutaj atrakcje Ci się podobają? Szczelnica i zjeżdżalnia i te auto, co się kręci do góry nogami. Atrakcje szczególnie dla dzieci, ale też dla dorosłych. Można się tylko cieszyć, że naszym śladem poszły inne parafie. Widać wyraźnie, że mieszkańcy potrzebują takiej integracji, potrzebują spotkać się z ludźmi, z którymi nie mają czasu się spotkać na co dzień, pobawić się, porozmawiać. Myślę, że tego oczekują. No ale to trzeba zatrzymać i uchować. Dobra. To tutaj ta pani. W kolejce do loterii, w której czekały cenne nagrody, trzeba było czekać kilkanaście minut. Główne nagrody, które robią furorę, mam nadzieję, że będą cieszyć oko, ciało i wszystko, co się da. Festyn udaje się corocznie zorganizować przy parafii. W tym roku do zabawy zachęcał zespół muzyczny, który prezentował covery znanych przebojów. Zabawa trwała do późnych godzin wieczornych. Co roku przychodzi ludzi coraz więcej i to daje dobry prognostyk ku temu, że mieszkańcy chcą się integrować. Należy dodać, wszyscy bawili się bez alkoholu.